Dzień dobry, teraz na Wasze życzenie mamy takie fajne porównanie dwóch wózków Cybexa, bardzo podobnych do siebie. To jest Cybex Balios S Lux, a to jest Talos S Lux. Oczywiście obydwa modele mogą występować również w dwóch kolorach konstrukcji. Może to być kolor właśnie taki chromu, taki srebrny, może to być kolor czarny. Także i Talos, i Balios możecie mieć w dwóch kolorach konstrukcji i ten w chromie zawsze występuje z taką ekoskórą. Najważniejszą różnicą między tymi dwoma modelami jest różnica kół, bo tutaj dzięki tym kołom możemy jechać w trudniejszy teren wózkiem Talos. I właśnie takie było przeznaczenie wózka Talos. Ma to być wózek terenowy, ma to być wózek, którym pojedziemy do lasu, na leśne ścieżki. Nie będziemy się go bać używać, jadąc jakąś polną drogą. Po prostu ma to być wózek terenowy. Jeżeli chodzi o koła, koła w obydwóch modelach są to koła z gumy. Tylko tutaj mamy, widać, to koło jest większe, ta opona jest taka bardziej masywna. Mamy tutaj ten bieżnik, dzięki któremu w zimie, nawet jadąc po jakiejś oblodzonej nawierzchni, wózek będzie miał większą przyczepność. Jeżeli chodzi o różnicę w amortyzacji, to ta amortyzacja jest już właściwie taka sama, bo to jest ta sama konstrukcja wózka. Ta miękkość amortyzatorów zarówno w Talosie, jak i w Baliosie jest naprawdę identyczna. Ja tutaj nie odczuwam jakiejś takiej szalonej różnicy, ale tutaj te koła nam pomogą bardziej jeździć w terenie, a ten wózek będzie takim wózkiem bardziej miejskim, ale to nie znaczy, że nie nadaje się na jakieś drogi takie leśne, jakieś żwirkowate i tak dalej, też spokojnie przejedziecie. Różnica jest też w wadze, bo tutaj jak zmieniły się te koła, zmieniła się też znacząco waga wózka. Więc jeżeli chcemy mieć wózek taki bardziej podręczny, miejski, lekki do przenoszenia, to wybierzmy Baliosa S Lux, ponieważ waga tutaj jest 11,7 kg. A tutaj już poszliśmy w 14,2 kg, więc waga jest dosyć znacząca ta różnica. Jeżeli chodzi o koszyki, nie mamy różnicy, wspomnieliśmy już o konstrukcji, tutaj też nie ma różnicy i w obydwóch modelach mamy identyczne gondole, więc jak znacie już gondole Baliosa, to będą tutaj takie same, czyli mamy tutaj okienka do wentylacji, mamy z przodu daszki, pokrywa jest przypinana z boku na te dodatkowe napy, ma kołnierz z boków przypinana, jest tutaj jeszcze o, dodatkowo, żeby się to solidnie trzymało. Ale muszę Wam powiedzieć, że troszkę mnie zaskoczyło to, że wreszcie Cybex dodał jakieś dodatki do wózka i chcąc stworzyć wersję bardziej taką terenową, w której będziemy jeździć wszędzie, dorzucili osłonkę na nóżki do spacerówki. I tutaj ta osłonka jest taka dosyć ocieplana, ona będzie szczelnie przypięta do wersji spacerowej, co Wam potem mogę już jeszcze pokazać. Zaglądając do wnętrza, no możecie zobaczyć, te wnętrza są identyczne, szerokość, długość gondoli jest taka sama, wnętrza zdejmowane są do prania. To jest taka dosyć długa gondola, bo ona ma nawet 78 cm długości, tutaj mierząc w tej górnej części. Jest to troszkę węższa gondola, więc przymierzając się do zimy z tą gondolą, pomyślcie o tym, żeby kupić śpiworek do środka, bardziej taki bawełniany, miękki, żeby lepiej się układał niż taki puchowy, który zajmie Wam całą gondolę. Zdejmiemy tę gondolę i pokażę Wam spacerówki, bo w tym jest też różnica. Oczywiście w obydwóch modelach jest opcja zapięcia tyłem i przodem do kierunku jazdy i jest również możliwość złożenia tych wózków z siedziskiem w obydwóch kierunkach. Tak samo mamy tutaj ze spacerówką Cybex Balios S Lux. Mogę ją wpiąć oczywiście tyłem do kierunku jazdy i przodem do kierunku jazdy. Proszę bardzo, tak się prezentują obydwa modele. Pierwszy rzut oka mnie od razu się rzuciło, że budka jest wyżej. Pytanie teraz, czy mamy wyższe siedziska spacerowe? Już Wam to sprawdzę. To są jedne z wyższych oparć, jeżeli chodzi o wózki spacerowe, to mamy 50 cm wysokości. Tutaj mamy też 50 cm wysokości, czyli po prostu sam układ inny spacerówki i inny układ budki powoduje, że wydaje się wyższa, ale tak naprawdę jest taka sama. Tak samo z szerokością, też tutaj pierwsze co zobaczyłam, to wydawało mi się, że mamy tu większe siedzisko. Mamy 31 cm. Tu
tutaj mamy, no powiedzmy 29-30. 1 cm różnicy to właściwie żadna różnica, ale wizualnie przez to, że talos jest bardziej zabudowany, ma tutaj te boki takie dodatkowe w spacerówce, będzie się nam wydawało na pierwszy rzut oka, że jest to większa spacerówka. Już Wam założę tutaj osłonę, żeby było widać, jak to prezentuje się w całości. Z ocieplaczem. Proszę bardzo, tak prezentuje się ocieplacz, do tego duża buda, czyli mamy tutaj wersję taką bardziej zimową, większe zabezpieczenie. Tutaj do Baliosa musicie sobie dokupić jakąś już tutaj śpiworek, czy jakąś dodatkową osłonę. Tutaj do wersji terenowej tego wózka już to dostaniecie w cenie. Jeżeli chodzi o udźwig tych spacerówek, obydwie są przeznaczone do 22 kg, czyli wystarczą Wam do końca wózkowania. Ja tutaj jeszcze zwrócę uwagę na podnóżki. Talos ma ten podnóżek z ogranicznikiem, ale jest to naprawdę bardzo długi podnóżek, więc nawet dla dużego dziecka spokojnie wystarczy. W Baliosie S nie ma tego ogranicznika, mamy stopień na dole. To jeżeli chodzi o ten ogranicznik, no to jedni rodzice lubią, jak te nóżki są oparte, bo jednak nie drętwieją, jak mamy tutaj taki dodatkowy ogranicznik. Ale z drugiej strony pojawia się problem przy bardzo wysokich dzieciach, że one sobie tutaj piętkami tuką, że tak powiem. Z takich praktycznych rzeczy, no to już wiecie, że barierki są odpinane, wózki można rozkładać do pozycji leżącej, to są trzy pozycje, aż do pozycji takiej praktycznie całej należąco, ale zwrócę uwagę na to, co jest różne w tych wózkach, czyli różne budki i różny design tych budek. To jest budka jeszcze bez powiększenia. Tak wygląda budka tutaj bez powiększenia. Widać stanowczo, że Talos ma tą budę naprawdę mocno, mocno rozbudowaną, a teraz ją dopiero powiększę. Proszę bardzo, tak wygląda powiększona jeszcze bardziej budka. Widać, że ten jeden panel naprawdę ją tu powiększył. Tu mamy jeszcze takie okienka do podglądu. Proszę tutaj sobie zwróćcie też uwagę na tą dodatkową wentylację, która pojawia się z tyłu. Z boku też takie dodatkowe okienka. Także budka jest różna. Tutaj powiększenie mamy też ten jeden panel. Wiadomo, że też jest ta buda duża, ale rozmiar tu XXL naprawdę jest fascynujący. Proszę zobaczyć, jaki jest duży. Tu mamy też okienko. A teraz składanie. Wprawdzie w obydwu modelach jest ono identyczne, ale pokażę Wam, jak to się robi. Najpierw oparcie tu. Następnie składamy konstrukcję. Po złożeniu cały element może nie jest mały, nie jest super lekki, ale i tak wypada dużo, dużo lepiej w porównaniu z innymi terenowymi, takimi dużymi polskimi wózkami. Jest też rączka do przenoszenia. A teraz drugi model. Też Wam postawię bokiem, żeby było jakieś takie porównanie. Także będzie troszeczkę mniejszy po złożeniu, węższy. Wiadomo, że jeżeli siedzisko złożymy w drugą stronę, to też on przyjmuje troszeczkę inną formę. Jeżeli macie jakieś pytania o te wózki, to oczywiście możecie do mnie na Instagramie, na Facebooku pisać lub po prostu pod filmem. Zapraszam na moją stronę www.babyexpert.pl, a na dzisiaj dziękuję.